Dziękuję, panie marszałku. Chciałem odpowiedzieć na kilka punktów, które zostały podniesione przez przedmówców. Pierwsze to było pytanie, co robimy, żeby walczyć z bezrobociem. W latach 2008-2012, czyli lata wielkiego kryzysu na świecie i w Europie, w Polsce przybyło 935 tysięcy miejsc pracy. Jest to drugi najlepszy wynik w Europie po Niemczech, w których przybyło 1 675 tysięcy miejsc pracy, ale warto pamiętać, że Niemcy to kraj o ludności więcej niż dwukrotnie większa od Polski. Więc jakkolwiek byśmy się nie cieszyli ze spadku bezrobocia w latach 2005-2007, to jednak możemy pamiętać, że to był okres wielkiej hossy gospodarczej, a nie wielkiego kryzysu. I wobec tego, no wiecie, to wy musicie znaleźć te dane, jakkolwiek mało by ich nie było, które dobrze o was świadczą. To nie jest moja rola. I dobrze, że po pięciu latach nareszcie do tego rocznika statystycznego popatrzyliście się, bo że to fakt, że tutaj przez te 5 lat jednak trochę tych danych to wam cytowaliśmy, no to nareszcie wzięliście się do roboty i bardzo się cieszę, że jakby ton i zawartość tej debaty jest z tego punktu widzenia zupełnie inna niż sprzed laty. Więc skąd to się wzięło? Wzięło się to głównie z słusznej, kompetentnej formy zarządzania makroekonomicznego. Wzięło się z tego wzrostu PKB 18,7% skumulowanego wzrostu w ciągu tych 5 lat. Stąd się wziął ten wzrost zatrudnienia. I to jest właśnie najważniejszy wkład polityki gospodarczej rządu w ograniczenie bezrobocia jest właśnie zapewnienie wzrostu gospodarczego i to zrobiliśmy. Więc oczywiście zastanowimy się nad poprawkami pani poseł, ale chcę powiedzieć, że w porównaniu z takim wynikiem w kontekście europejskim to no, mam nadzieję, że te poprawki idą w dobrym kierunku. Popatrzymy się i w mierze, która jest w ogóle do na którą w ogóle można by się nad nimi zastanowić, to się zastanowimy, bo musimy brać pod uwagę także finanse publiczne. I pani poseł dobrze wie, że Fundusz Pracy jest częścią sektora finansów publicznych. Ale więc to jeśli chodzi o zatrudnienie, zatrudnienie rośnie dlatego, że jest wzrost gospodarczy. Polska miała najszybszy wzrost gospodarczy i dzięki temu właśnie zapewniliśmy wzrost zatrudnienia. Ale jeżeli popatrzymy się na bezrobocie i jeżeli uwzględnimy uwarunkowania międzynarodowe, o tym już mówiłem wcześniej, i popatrzymy się na ranking poziomów bezrobocia. W 2005 roku, w 2007 roku i 2012. I mówię w każdym przypadku o październiku. No jest jeszcze dzisiaj danych unijnych za listopad nie mamy, więc to nie jest żadna próba jakby wybierania dla siebie najbardziej wygodnych danych. No to widzimy, tak jak powiedziałem, że mimo że to bezrobocie znacząco spadło w latach 2005-2007, to jednak pozycja Polski, jeśli chodzi o
o poziom bezrobocia, poprawiła się raptem o jedno miejsce w Unii Europejskiej. Z 27, czyli najgorszego, miejsca w październiku 2005, kiedy władzę oddawało SLD, do 26 miejsca w październiku 2007. A dzisiaj, czyli nie dzisiaj, ale w październiku 2012 jesteśmy na 15 miejscu. I to myślę, że pokazuje jakby, jakie są skutki polityki po uwzględnieniu efektów zewnętrznych czy otoczenia, które przecież istnieje. Jeśli chodzi o zadłużenie, i to tutaj kończę, jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, to mimo że globalne zadłużenie brutto szpitali wzrosło od końca trzeciego kwartału 2007 do trzeciego kwartału 2012 o 9 800 milionów złotych do 10 700 milionów złotych, to jeżeli porównamy to do dochodów z NFZ, do dochodów NFZ-u, to jak wyście oddawali władzę, to zadłużenie stanowiło 22% rocznych dochodów NFZ-u, a dzisiaj stanowi, czy na koniec września 2012 roku stanowiło jedynie 16,7% tego zadłużenia. Ale jeżeli popatrzymy się, a co więcej, jeżeli popatrzymy się na zadłużenie, zobowiązania wymagalne szpitali, to na koniec trzeciego kwartału 2007 roku wynosiły 3 miliardy 370 milionów, a na koniec trzeciego kwartału 2012 roku to te zobowiązania wymagalne, czyli to zadłużenie, które powinno być natychmiast zapłacone, wynosiło jedynie 2 miliardy 715 milionów, czyli spadło w ciągu tych 5 lat i jako udział dochodów NFZ-u spadło z 7,8% do 4,2%. Więc ja bym jednak sugerował, że w obliczu tej ewidentnej poprawy sytuacji finansowej szpitali w porównaniu z momentem, kiedy wyście oddawali władzę, to ja bym tego tematu jednak nie poruszał. Dziękuję bardzo.